Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. No właściwie kilka dań, bo dzisiaj kolejny odcinek z serii Zamiast kanapki, czyli przekąski na wynos do pracy lub do szkoły. Będzie bardzo szybko i bardzo prosto. W telegraficznym skrócie pokażę kilka pudełek, które w ciągu ostatnich dni pakowałam nam na wynos do pracy bądź do szkoły. Pierwsza przekąska to placki z pęczaka z pastą słonecznikową i chili, takie na ostro. Mam tutaj placki z pęczaka, można je zrobić specjalnie z myślą o przekąsce na wynos lub sięgnąć po takie, które zostały na przykład z obiadu. Jak je zrobić, pokazuję w osobnym filmie, link oczywiście podam. Placki smaruję ulubioną pastą, u mnie dzisiaj pasta słonecznikowa, którą także już prezentowałam i którą też oczywiście pod spodem podlinkuję. Na paście układam pokrojoną papryczkę, może być ostra, u mnie jest taka lekko ostra akurat. I posypuję to jeszcze płatkami chili. Miałam ochotę na placki na ostro, więc zdecydowałam się na takie dodatki. Oczywiście można je posmarować pastą lub farszem według własnego wyboru. U mnie tak. Dokładam kilka pomidorków i gotowe. Można podać na kolację lub w roli przekąski do zjedzenia w domu lub włożyć do pudełka i zabrać na wynos właśnie. Pomidorki dobrze tu pasują i łagodzą ostry posmak placków. Zamykam pudełko i gotowe. Druga propozycja to burger drobiowy z surówką z kapusty z orzeszkami, czyli dość treściwie i bardziej klasycznie. Znowu, to bardziej sposób na i inspiracja niż konkretny przepis, więc składniki spokojnie można podmienić i modyfikować według własnych upodobań i na przykład zawartości lodówki. Zaczynam od kotleta, u mnie będzie to mielony indyk, a konkretnie udka bez skóry. Po prostu zmieliłam mięso, uformowałam kotlety, samo mięso, bez jajka. Dodałam tylko przyprawy, a doprawiłam solą, pieprzem, solidną szczyptą ziół i czosnkiem. Choć znowu, przyprawy można dobrać dowolnie, tak jak lubicie. I dodam jeszcze, że kotlety formuję tak, by ich średnica odpowiadała średnicy bułki i smażę je beztłuszczowo na mocno rozgrzanej patelni z odpowiednią powłoką. Opiekam po 3-4 minuty z każdej strony pod przykryciem, by kotlet był przyjemnie wilgotny. Zadziała tu bowiem temperatura i para. Po kilku minutach podnoszę pokrywkę i gdy już się lekko zrumienił, przewracam i opiekam dokładnie tak samo, tyle że z drugiej strony. W międzyczasie przygotowałam już prostą sałatkę. Poszatkowana kapusta, bazylia, solone orzeszki, oliwa, czosnek i odrobinka musztardy i pieprzu dla smaku. Wszystko dokładnie pomieszane. No to czas szykować burgera. Bułkę, na przykład grahamkę, przekrawam i smaruję musztardą. Ja lubię tutaj dać stołową, rosyjską, dijon, jakąś gładką i taką dość ostrą. Układam gorący kotlet, taki prosto z patelni. Dodaję sałatkę, właściwie surówkę. Przykrywam, ściskam i można podawać od razu, na przykład z sałatką obok, bo do bułki za dużo jej w sumie nie włożyłam. Ja jednak poczekam, aż kotlet ostygnie, a ma ostygnąć w bułce, kanapka będzie wtedy smaczniejsza i zapakuję to w papier śniadaniowy lub do torebki, a sałatkę włożę do szczelnego pudełka z pokrywką i będzie to świetny burger na wynos. Po rozpakowaniu, na przykład w pracy, można podgrzać lub zjeść na zimno, ale nie ma takiej konieczności, bo w obu wersjach smakuje super. No i tak to wygląda, bardzo przyjemna do jedzenia. Zjadam oczywiście z surówką. A jako trzecią przekąskę proponuję zielony naleśnik z jarmużem i twarożek z wędzoną rybą. Potrzebne będą zielone naleśniki. Znowu, przepis na nie podawałam w osobnym filmie, link podam pod spodem. Jeśli chodzi o jarmuż, to lekko go podparowałam, kilka minut pod przykryciem, na patelni z niewielką ilością wody. Dzięki temu nadal jest taki lekko jędrny, ale też nieco zwiotczał i będzie dużo przyjemniejszy do jedzenia, szczególnie w naleśnikach, bo są miękkie, nie takie sztywne jak tortilla. Naleśniki smaruję domowym twarożkiem z wędzoną rybą. To po prostu chudy twaróg rozgnieciony z jogurtem, wędzoną rybą, na przykład z makrelą i sporą ilością czarnego pieprzu. Tak, by uzyskać konsystencję pasty, można sięgnąć po dowolny ulubiony twarożek. Te smaki i dodatki dobrze się ze sobą komponują, więc o nich wspominam. Smaruję dość grubo. Na twarogu układam sporą porcję jarmużu i zawijam naleśnik w ścisły rulon. Można zapakować w całości lub przekroić na pół lub w mniejsze rolki typu sushi, na przykład u mnie połówki. Podaję z resztą jarmużu obok lub z jakimś innym ulubionym dodatkiem, na przykład z marchewką pokrojoną w słupki lub z kalarepą, papryką czy innym jędrnym warzywem. Ja moje wkładam do pudełka, przekładam jarmużem lub wybranymi warzywami i gotowe. No a czwarta, ostatnia to po prostu ryż. Może być biały lub brązowy, u mnie dziś biały. I robimy ryż kokosowy z jabłkiem, cynamonem i sezamem. Mam tu ugotowany ryż, gotowałam go w wersji kokosowej. To bardzo prosty i uniwersalny sposób. Link też wkleję w opisie, jeśli go jeszcze nie widzieliście. A warto, bo można w ten sposób bardzo smacznie ugotować także kaszę, na przykład jaglaną, jęczmienną, gryczaną itd.
Jabłko będzie surowe. Myję je, kroję na ćwiartki, usuwam pestki, a owoc kroję w drobne kawałki. Ja nożem, ale można też krótko na przykład zblendować lub po prostu zetrzeć na tarce. Mi zależało na małych, lekko chrupiących kawałkach, wyraźnie takich wyczuwalnych w każdym kęsie dania, więc pokroiłam. Można je skropić sokiem z cytryny, by nie ściemniały i starannie wymieszać. Pokrojone posypuję cynamonem, mieszam i odstawiam na chwilę na bok. Do ryżu wsypuję sezam, jasny oraz czarny, ilość według uznania, ja tak po mniej więcej łyżeczce dodałam. Mieszam, po czym przekładam do pojemnika. Przykrywam jabłkiem, lekko dociskam i z wierzchu przypruszam jeszcze czarnym sezamem. Dla smaku i lepszego wyglądu. I gotowe. Można zamykać i brać na wynos. Fajna przekąska, lekko słodka, przyjemna do jedzenia i można na niej spokojnie przetrwać między głównymi posiłkami. Mam nadzieję, że pomysły Wam się spodobały i że zechcecie je wykorzystać. Być może będą inspiracją do Waszych przekąsek na wynos. Jeśli tak, to łapki w górę, oczywiście internetowe pod filmem, żebym o tym wiedziała. Jeśli jeszcze nie zasubskrybowaliście kanału, to serdecznie zapraszam. Subskrybujcie, będziemy w kontakcie, będziecie dostawać informacje o nowych filmach i zawsze będziecie na bieżąco. No i przede wszystkim wpisujcie w komentarzach poniżej propozycje Waszych przekąsek na wynos, bo ja też uwielbiam sprawdzone przepisy i z przyjemnością o nich wszystkich poczytam. Raz jeszcze dziękuję za uwagę. I jak zawsze życzę Wam na koniec przemiłego dnia.